wszystkim. Nazywam się Ewa Łokińska. Kiedyś byłam szarą myszką. Kiedyś bardzo bałam się ludzi i nie stanęłabym tutaj przed wami wszystkimi. Kiedyś bałam się własnego cienia. Na dźwięk dzwonka do drzwi ja się chowałam do łazienki. Tak bardzo bałam się ludzi, bałam się opinii innych na mój temat. Bo moje poczucie własnej wartości było bardzo niskie. Żyłam w strasznych kompromisach, w strasznym odrzuceniu, bałam się innych, bałam się siebie, swoich emocji, nie umiałam ich okazywać. W środku byłam pusta, chociaż cały czas zakładałam maski i cały czas chciałam zrobić wrażenie, że jestem fajną osobą. Dobrze się uczyłam po to, żeby inni zauważyli, że jestem coś warta. Każdemu chciałam udowodnić, że jestem coś warta, bo sama nie czułam tej wartości swojej. Każdego dnia czułam się coraz gorzej, coraz bardziej samotna, w coraz większym zakłamaniu, ale cały czas udawałam, że wszystko jest w porządku, bo tak byłam nauczona. Bo żyłam w takim świecie iluzji, że wszystko ma swoją cenę i za wszystko płaci. Więc za relacje i za miłość też się płaci. Nie ma nic za darmo. Nie ma nic za darmo w tym chorym świecie, ale wiecie co? Zbawienie jest za darmo. Zbawienie jest z łaski za darmo. Halo dla wszystkich, tutaj informacja. Zbawienie jest za darmo z łaski, przez wiarę. Nie musisz za to płacić. Może płacisz za jakieś znajomości, za relacje. Może płacisz za to, żeby czuć się dobrze. Ale chcę ci powiedzieć, że przed Jezusem nie musisz nic udawać. Że nie musisz zakładać żadnych masek. Możesz zdjąć te wszystkie maski i być sobą. Jezus zmienił całkowicie moje życie. On mnie odmienił, jestem nową osobą. Ja się nie boję. Nie boję się innych ludzi. Nie boję się opinii innych ludzi. Dlatego, że jestem w pełni zaakceptowana przez Jezusa Chrystusa. Bo On na krzyżu Golgoty był odrzucony, abym ja była zaakceptowana. I nieważne, co inni mówią na mój temat. Bo ja wiem, że mój Bóg ma dobre myśli na mój temat. On ma dobre myśli o mnie. Nie potrzebuję innych ludzi. Jestem w pełni zaakceptowana przez Jezusa. Jestem całkowicie odmieniona w środku, wiecie? Ja dzisiaj mam cudownych przyjaciół. Ja dzisiaj jestem spełniona w życiu. Ale to wszystko przez to, co Jezus zrobił dla mnie. On przyszedł do mojego życia, kiedy byłam w totalnej rozsypce. Wiecie, On przychodzi dopiero w momencie, kiedy Go chcecie. On się nie narzuca nigdy. On nie wchodzi z buciorami, to diabeł wchodzi z buciorami. Ale Jezus zawsze delikatnie puka i pyta, czy mnie chcesz? Czy chcesz mnie do swojego życia? Ja mogę całkowicie zmienić. Ja dzisiaj mogę całkowicie odmienić twój los. Nieważne, jakim jesteś człowiekiem, czego doświadczyłeś w swoim życiu. Jest cały czas dla ciebie nadzieja. Jest dla ciebie ratunek, bo Jezus jest ratunkiem. On jest Zbawicielem. Nieważne, w jakiej jesteś patologii. Nieważne, jak się czujesz. On jest rozwiązaniem. On jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Nie ma innej opcji. Jeśli chcesz poznać Boga, wystarczy, że pokutujesz z grzechu niezależności. Wiecie, każdy z nas grzechem niezależności. Każdy z nas powiedział, nie chcę Cię Boże. To, co proponuje jakikolwiek kościół, religia, sorry, nie, głowa mi nie boli. Nie, nie jestem ateistką. Ale ja jestem. Poznaj Boga. Chodź, możesz poznać Boga. On żyje. Wiecie co? Jakakolwiek religia, ona nie ma nic wspólnego z Bogiem. Ja kiedyś myślałam, że skoro jestem dobrym katolikiem, to pójdę do nieba, dlatego że spełniam dobre uczynki. Ale wiecie co? Tylko i wyłącznie przez wiarę możesz być zbawiony, nie przez uczynków. Jeśli tak zostałeś wychowany, że jesteś dobrym człowiekiem, bo chodzisz w niedzielę do kościoła, bo dajesz na biednych, bo opiekujesz się zwierzątkami, to chcę ci powiedzieć, że to jest za mało. Że to w ogóle nie tędy droga. Możecie przyjąć zbawienie za darmo. Wystarczy, że uwierzycie w Jezusa Chrystusa, to co On zrobił na krzyżu Golgoty. Wiecie, On umarł i zmartwychwstał trzeciego dnia. On umarł za każdego z was. Gdybyście byli dzisiaj jedynymi ludźmi na tym świecie, gdybyście byli jedynymi ludźmi, to On i tak by przyszedł po to, żeby dać wam szansę. Po to, żeby was zbawić, bo On tak bardzo miłował świat i każdego człowieka. I dzisiaj daje tą możliwość, aby się z Nim pojednać. Jego ramiona są otwarte, Boże ramiona są otwarte dla każdego z was. Pytanie, czy wy chcecie? Czy chcecie poznać Boga? Bo On stworzył każdego do relacji.